naszego Chrystusa. Ojcze, prosimy Ci, każdy z naszych dusz, Ojcze, my skupiamy się na Tobie, skupiamy się na tym, co Ty mówisz do nas, skupiamy się na Twojej prawdzie, uprzyjmujemy dzisiaj Twoją prawdę, Ojcze. Ta prawda nas wyspowadza, ta prawda robi grunt pod Twoją moc. Ojcze, my przyjmujemy każdą rzecz dzisiaj od Ciebie i niczego z tego nie da się dać. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Jest nasza deklaracja, przyjaciele. Kiedy modlisz się, to deklarujesz rzeczy ludzie. Nie bójcie się modlić przez deklarację. Nas nauczono modlić się przez proszenie Boga. Ale kiedy Ty jesteś pewny czegoś, to modlisz się przez deklarację. I wiesz, że te rzeczy będą się działy w Twoim życiu, ponieważ tak powiedział Bóg. Nie wypraszasz tych rzeczy u Boga. Ty wiesz. Rekadial definiuje to, że wie. Dzisiaj mówicie, bo w ogóle będziemy mieli dzisiaj jedną sesję dłużej, bo musimy tak zrobić, jak powiedziałem, że czasami się taka rzecz może zdarzyć, zdarzy się właśnie dzisiaj, ponieważ tu będą normalnie po 3 sesje, ale dzisiaj musimy zrobić 4, bo to tak wychodzi po prostu. Ja chcę zacząć dzisiaj tą pierwszą sesję od tematu darów duchowych, darów Ducha Świętego. I zacznę od pierwszego listu do Koryntian, 12 rozdziału. Jest napisane tak. Dlatego darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. Więc Paweł mówi, że aby dary duchowe prawidłowo działały w Twoim życiu, to musisz być świadomy rzeczy. Jeżeli jesteś nieświadomy, one nie działają, bo Ty nie wiesz, że one są takie, a nie inne. Problem człowieka z Bogiem polega na tym, że człowiek nie rozpoznaje działań Bożych, bo nie wie, że są to działania Boże. Bóg jest dziwny. Dziwny Bóg. On powiedział w księdze Izajasza, że będę z tym narodem postępował w sposób dziwny. To jest dziwny Bóg. Co to znaczy, że on jest dziwny? To znaczy, że on postępuje inaczej niż Ty do tej pory w naturalny sposób dowiedziałeś się o jego działaniu. On był inaczej. Natura, ona obrazuje Boga, ale ona nam nie przedstawia duchowości. Ona obrazuje tylko. Daje nam pewnego rodzaju przestrzeń, gdzie możemy się zacząć zastanawiać nad tym, jaki ten Bóg jest, kiedy widzimy naturę. Czyli Bóg jest rozpoznawany w naturze, ale nie w ten sposób, że jedynie w sposób, że jedynie na pułapie naturalnym jesteśmy w stanie wszystko ogarnąć. A więc działania Boże, one są dziwne zazwyczaj. A dary duchowe w ogóle są dziwne. To są dary duchowe, to jest absolutnie sfera nadprzyrodzona. To jest sfera absolutnego nadprzyrodzona. A w każdej formie nadprzyrodzona. A więc normalnie człowiek nie używa darów duchowych. I żeby wiedzieć, jak one funkcjonują, to trzeba być świadomym. Bo można je przegapić. Bo powiem tak. Więcej chrześcijan przegapia działanie darów duchowych w ich życiu, niż nie doświadcza. Ogromna ilość chrześcijan mogłaby doświadczać działań darów duchowych, ale nie doświadcza ich, bo oni nie wiedzą, że to jest właśnie to. I pomijają to. To jest tak dziwne, tak? Nienormalne. Więc Paweł mówi, chcę, abyście byli świadomi rzeczy. Dalej mówi, wiedzcie, iż gdyście byli poganami, do niemych bałwanów szliście, jak was prowadzono. Dlatego oznajmiam wam, że nikt przemawiający w Duchu Bożym nie powie, niech Jezus będzie przeklęty i nikt nie może rzec, Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym. Różne są dary łaski, lecz Duch ten sam, i różne są posługi, lecz Pan ten sam, i różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu użytkowi. Zobacz, w każdym przejawia się Duch
każdym, czyli w każdym nowonarodzonym z Bożego Ducha człowieku, działa Duch Święty poprzez swoje dary. W każdym. Ale jednak ten różnie przejawia się. Ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy, inny dar w tym samym duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym duchu. Ogina mówi dary uzdrawiania. Jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. I na tym fragmencie my się w zasadzie oprzemy dzisiaj i na żadnego innego nie będziemy przytaczać. I teraz wracam do wersetu pierwszego. Świadomość. Świadomość, która jest naczelną wytyczną dla nas. Musimy być świadomi. A więc ty musisz skoncentrować swój umysł i zawładnąć swoimi emocjami w tym celu, aby ogarnąć przestrzeń darów duchowych. Umysł i emocje, one stoją w wielkiej opozycji wobec darów duchowych. Ja dużo mówię na temat rozwoju umysłu. Ja dużo mówię na temat prawidłowego ulokowania emocji. Ale dzisiaj chcę, żebyś zrozumiał jedną rzecz taką, na potrzebę tego nauczania, że twój umysł i emocje są w pewnym sensie wrogiem darów duchowych. W pewnym sensie są wrogiem. Szczególnie w rozpoznaniu tych rzeczy, jak również też w używaniu w konsekwencji, bo dary duchowe, one nie pochodzą w żadnej mierze z umysłu ani z emocji, one nie są częścią twojej duszy. One są zupełnie umocowane w twoim duchu. I oczywiście dary duchowe, jak każda inna rzecz Boża, działa poprzez naszą duszę i ciało. W związku z tym, tym bardziej musimy zrozumieć, że aby operować w darach duchowych, tak, my musimy wziąć autorytet nad naszym umysłem i emocjami. W pierwszej fazie musimy zrozumieć, że nasz umysł i emocje są wrogo nastawione do darów Ducha Świętego. Wrogo. Czyli masz w sobie, w pewnym sensie, jakąś opozycję co do darów duchowych. Jest w tobie jakaś opozycja, w tobie i we mnie, w każdym człowieku. I teraz nie trzeba się temu dziwić, że ta opozycja jest, bo ta opozycja jest w każdym. Więc teraz, nasze zadanie jest jakie? Po pierwsze, ugiąć nasz umysł i emocje. Po drugie, wykorzystać nasz umysł i emocje, aby darom służyły jako pewna przestrzeń rozpędzenia się. A więc świadomość. Musimy być świadomi. I teraz musimy być też świadomi, jakie są te dary, jak te dary funkcjonują. Drugi, trzeci werset mówi, że dary duchowe, i to jest bardzo ważne, żebyśmy tego mogli zacząć, nie definiują duchowego odrodzenia ludzi. Czyli ich brak nie świadczy o tym, że ktoś nie poznał Jezusa. To, że przez kogoś nie przejawiają się dary Ducha Świętego, nie oznacza, że ktoś nie jest narodzony z Bożego Ducha. I to jest jeden z większych problemów, który uderzył w świat chrześcijański za pomocą świata charyzmatycznego, ponieważ charyzmatycy, oni na różnych przestrzeniach swojego życia, swojego funkcjonowania uznawali, że tylko osoby, przez które manifestują się różnego rodzaju dary duchowe, są narodzone z Bożego Ducha. Otóż nie. Można w ogóle nie manifestować darów Ducha Świętego. I to nie świadczy o tym, że ktoś nie odrodził się z Bożego Ducha. Widzimy to w drugim i trzecim wersecie. Bo Paweł w ogóle zanim zaczyna do nich mówić o tych darach, to najpierw ich prostuje. On mówi, nie bądźcie aroganccy na to. Nie myślcie, że jeżeli przez kogoś nie przejawiają się dary Ducha Świętego, to jest to człowiek nienawrócony. Bo to jest nieprawda. Dlatego, że jest napisane,
gdyście byli poganami, do niebie bałwanów szliście, jak was prowadzono. Dlatego oznajmiam wam, że nikt przemawiając w Duchu Bożym nie powie, niech Jezus będzie przeklęty i nie może rzec, Jezus jest Panem, chyba że w Duchu Świętym. Czyli Paweł zanim daje wykładnię na temat daru Ducha Świętego głębszą, to on mówi, najpierw zrozumcie, że odrodzenie duchowe to nie jest tożsame z darami Ducha Świętego. Czyli można być odrodzonym duchowym, ale niekoniecznie być ochrzczonym w Duchu Świętym i manifestować dary duchowe. Rozumiecie? Więcej powiem. Są ludzie, którzy są ochrzczeni w Duchu Świętym, tak? I nie manifestują darów duchowych, dlatego że są nieświadomi rzeczy. Wiecie, na czym polega sprawa z chrztem w Duchu Świętym, jaka jest pierwsza, bo ja muszę o tym wam powiedzieć, bo musimy te rzeczy zrozumieć. Pierwsza, w Dziejach Apostolskich, w pierwszym rozdziale, w 8 wersecie, o którym pamiętam, Jezus mówi tak, oni go pytają, apostołowie, czy ty odbudujesz Królestwo Izraela? I on mówi, nie wasza to rzecz znać czasy i pory. Wy będziecie, oczekujcie i będziecie wypełnieni Duchem Świętym, mówi o chrzcie w Duchu Świętym w tym momencie, i staniecie się moimi świadkami. A więc chrzest w Duchu Świętym jest związany z tym, że stajesz się świadkiem Jezusa. I tam jest w ogóle ciekawe słowo użyte, w ogóle słowo martynos, że stąpi na was Duch Święty i staniecie się martynos. Tu przetłumaczyli świadkami, to jest błędne tłumaczenie, bo to słowo martynos, ono jest związane z poświęceniem. Czyli ono jest związane z położeniem życia. Więc Jezus mówi tak, i zstąpi na was Duch Święty, czyli zostaniecie ochrzczeni w Duchu Świętym, tak? I otrzymacie moc, aby być męczennikami moimi. To jest taki dokładny wykład. Rozumiecie, to jest bardzo ważne. Czyli chrzest w Duchu Świętym przede wszystkim uzdalnia człowieka do stania się męczennikiem. Czyli jeżeli ktoś jest ochrzczony w Duchu Świętym, tak? To jest człowiek, który kładzie swoje życie, tak, za służbę Królestwa. I to definiuje ludzi ochrzczonych w Duchu Świętym. To jest ta główna definicja. Bo ludzie mówią, bo on nie mówi innymi językami, to nie jest ochrzczony w Duchu Świętym. Ja mówię, to jest nie do końca tak jest. To nie do końca. Znaczy, on może mówić innymi językami. Każdy człowiek ochrzczony w Duchu Świętym może mówić innymi językami, ale nie każdy mówi. A wiecie dlaczego nie każdy mówi? Bo ludzie są zablokowani. Demoniczne siły ich blokują. Nieświadomość ich blokuje. Rozumiecie? W ogóle to niekoniecznie tak jest. Bo ja znam ludzi, którzy nie mówią innymi językami, ale poświęcenie dla służby tych ludzi jest takie, że się w pale nie mieści. Oni non-stop lecą do przodu i szerzą królestwo. Rozumiecie? A w ogóle nie mówią innymi językami i dalej przez nich się nie przejawiają. A są ludzie, którzy mówią innymi językami, to jest dla mnie zagadka. Tak? A siedzą na swoich czterech literach i nie robią nic w królestwie. I wiecie, co ja zaczynam robić coraz bardziej? Podważać w ogóle te chrzty w Duchu Świętym, które są w ludziach. Bo innymi językami to się można nauczyć mówić. Uczą dzisiaj w kościołach charyzmatycznych, mówią, powtarzaj po mnie, sarabarama, sarabarama. I potem tacy kretyni, rozumiecie, chodzą i przez 20 lat powtarzają cztery frazy. I mówią, jestem ochrzczony w Duchu Świętym. Ja mówię, w czym ty jesteś ochrzczony? Ty jesteś ochrzczony w Duchu Świętym, to jak ty jesteś ochrzczony w Duchu Świętym, to ja jestem Jezus. Z moim świadectwem życia. Jak ty jesteś ochrzczony w Duchu Świętym. Wiecie, ochrzczeni w Duchu Świętym siedzą na czterech literach, nic nie robią w Królestwie, rozumiesz? Przychodzą, grzeją ławki w kościołach, jak rozumiesz, jak psy w końcach siedzą. I mówią, jesteśmy ochrzczeni w Duchu Świętym. Ja mówię, no takim materiałem, tak, to by Jezus przebudzenia nie zrobił. Ja byłem na Zamościu tutaj niedaleko was, kiedyś w takim kościele na wsi. 600 osób w kościele. Na wsi. Wiejski zbór, tak? Ja tam wchodzę, a oni tam człowieku, rozumiesz, jeden jest Goliatem taki duży, a drugi jest Dawidem taki mały. I oni takie mają, jeden ma takie drewniane miecze mają i oni, ty. I cały ten kościół siedzi i się patrzy na tę sterkę, ja miałem usługiwać po nich. Ja tak ustałem, mówię, nie wierzę. Ty, 600 osób siedzi. Patrz jak dwóch gostków, czy na drewniane miecze się tam, jeden ma proce, drugi miecz i tam robią sterkę o Dawidzie i Goliacie. Ja potem szedłem po nich, mówię, przepraszam, mówię, wy jesteście przytomni wszyscy? Mówię,
zagraliście teatrzyk. Ludzie umierają, do piekła idą, a wy oglądacie Dawida i Goliata u siebie w zborze? 600-osobowy kościół? Przecież to można człowieku jak torpeda przejść tutaj w ogóle przez ten teren, tak? Myśmy tam nie zaprosili nigdy do tego kościoła. Jeżeli ludzie mówią, jesteśmy ochrzczeni w Duchu Świętym. Jak to jest? Bo tym ja mówię innymi językami. Ja mówię, papugę też nauczę mówić innymi językami. Kupię sobie arę i nauczę ją, ona będzie mówić szarabarabarabarabara. Nauczę papugę mówić innymi językami. Sorry. Chrzest w Duchu Świętym. Tak? Jedynym dowodem, realnym dowodem na chrzest w Duchu Świętym, to jest to, że stajesz się Martynos. Tak? Czyli jesteś w stanie życie położyć dla Królestwa. Wcześniej nie byłeś, ale Duch Święty na ciebie stąpił i stałeś się Martynos. Rozumiesz? To jest to. Jezus mówi, staniecie się moimi świadkami. Staniecie się Martynos. Tak? To mówi Pismo Święte. I Paweł, zanim zaczyna nauczać o głębi darów duchowych, to mówi przede wszystkim nie definiujcie nowego narodzenia z manifestacją darów duchowych. Bo jest dużo ludzi ochrzczonych w Duchu Świętym, którzy nie manifestują darów duchowych, bo nie mają świadomości, albo są zatkani demonicznie. Rozumiesz? Bo im głupot nagadano. Nagadano im pro ciebie bzdur w różnych kościołach, pro ciebie jakichś baptystycznych, ewangelicznych, innych jakichś tam bzdur. No, opowiadano im, że te rzeczy przeminęły z epoką brązu. Już dzisiaj nie ma darów duchowych. I oni w to wierzą, rozumiesz? I w związku z tym, że oni w to uwierzyli, to te rzeczy nie manifestują się przed nimi, bo oni są zatkani. Ok? Zatkani są. John G. Lake uzdrawiał chorych, a żaden dar duchowy się przez niego nie przejawił, wiecie? Dopiero później został ochrzczony w Duchu Świętym. A już masowo chorych uzdrawiał. Nie mówił w innych językach, nie prorokował. Rozumiecie? Ale szedł do przodu jak przeciwnik. Na podstawie władzy Chrystusa masowo uzdrawiał chorych. Szok. John G. Lake. Więc rozumiecie, o czym ja mówię. Dlatego Paweł mówi, proszę was, nie definiujcie ludzi na podstawie darów. Ja wiecie co, u nas w kościele w Warszawie my non stop zachęcamy do uwalniania darów duchowych. Tak? Tylko, że my staramy się pilnować tego. Oczywiście tego nie upilnujesz do końca, tym bardziej, że to online leci i tak dalej. Więc ludzie często przyjdą, jakoś tam pasną głupotę. I dużo jest rzeczy w ogóle nieprawdziwych. Dużo jest prawdziwych, a dużo nieprawdziwych. Natomiast my musimy ryzykować. Natomiast ja niejednokrotnie widzę, tak, że muszę rozpoznawać, jak te rzeczy dotknąć. Bo często ludzie manifestują się przez nich dalej, ale są jeszcze niedojrzali. Tak? Na przykład. Ja muszę też to dostrzegać. Ale muszę też być świadomy, że muszę stymulować tych ludzi, przez których dalej się nie manifestują, ale wiem, że ci ludzie są pełni Ducha Świętego. I ja muszę ich odblokować teraz. Rozumiecie? Tylko Paweł mówi, nie utożsamiajcie nowego narodzenia z darami duchowymi. To dwie różne sprawy. Więc można być narodzonym z Bożego Ducha i dary duchowe mogą się w ogóle nie manifestować przez człowieka. Rozumiecie? Po prostu. Tu Paweł definiuje to w drugim, trzecim wersetem. I czwarty werset mówi o różnorodnym, że dary są różnorodne. Różnorodne, to różnorodność darów. A więc my tutaj mamy wymienione, my dzisiaj poruszymy te 9 podstawowych darów, ale chcę, żebyście zrozumieli, że dary duchowe, one nie są ograniczone do tych 9 darów. I my nie możemy tak zrobić, tam różnorodne są. Różnorodne. Czasami zdarzają się rzeczy takie, jak to, co przez ludzi działa, tak? Ja muszę w sobie uznać, że to są dary duchowe, ale one nie są zapisane w tej 9, tej klasycznej. Są też inne rzeczy. Dlatego mówię, bądźcie otwarci na różnorodność darów duchowych. Różnorodność. Po drugie, w wersecie 5 jest napisane, że jest różnorodność usług. Są różnorodne usługi. Czyli też nie ma czegoś takiego, jeżeli chodzi o sferę przekazu, jakby przejawienia się darów Ducha Świętego, że to będzie taka tylko usługa. Jest mnóstwo różnych usług, a więc różnorodność darów i mnóstwo usług duchowych. Tak? Nie zamykajmy tego w jakieś maleńkie w ogóle formy, prawda? I szósty werset mówi, że jest różnorodność sposobów działania. Czyli mamy nie tylko różnorodność darów, nie tylko różnorodność usług, ale różnorodność sposobów, a więc są też różnorodne sposoby uwalniania tych darów, różnorodne sposoby działania w tych usługach. Mnóstwo jest. Ale co mówi słowo?
byle w Duchu Świętym, różnorodne dary, byle w Duchu Świętym. Więc też Paweł pokazuje bardzo ciekawą rzecz, że jest mnóstwo rzeczy, które są nadprzyrodzone, ale one nie są w Duchu Świętym. Ja też chcę, żebyście to zrozumieli, że w świecie charyzmatycznym, wiecie dlaczego wielu ludzi się boi świata charyzmatycznego? Bo świat charyzmatyczny nie jest poukładany. Tu jest w pewnym sensie jakiś chaos, jakiś zamęt. Wiecie, dla ludzi, ludzie się boją. Oni by weszli w pewne sprawy. Ludzie by poszli do kościołów charyzmatycznych, ale oni się boją. Oni się boją tego zamętu, który tam panuje. Nie ma takiego porządku takiego duchowego. No bo tak naprawdę w duchowej rzeczywistości istnieje zupełnie inna forma porządku. Ale Paweł uczula nas, że istnieją fałszywe rzeczy. Więc Paweł mówi tak, że są w czwartym wersecie różnorodne dary, różnorodnie one funkcjonują, byle w Duchu Świętym. Czyli istnieje opcja, że są nie w Duchu Świętym, pewne ma zjawiska. I musimy być na to uważni. Dalej w 5 różnych różnorodność usług, byle na chwałę Jezusa. Czyli widzimy, że wiecie, co definiuje usługę? Czy usługa jest na chwałę Jezusa? Bo to bardzo prosto rozpoznać usługę chrześcijańską. Czy ona jest na chwałę Jezusa, czy nie jest? Bo jak nie jest, to nie jest usługa w Duchu Świętym. Czy coś chwali Jezusa, czy coś nie chwali Jezusa? Prawda? Kto na końcu odbiera chwałę w tym zjawisku? I ten szósty werset to różnorodność sposobów działania byle dla Boga. Więc widzimy, że jest mnóstwo sposobów działania byle dla Boga. Każdą rzecz definiujemy, czy to dla Boga jest. Ja to robię, czy to dla Boga robisz. Tak? Paweł zanim mówi o tych głębiach duchowych, to zaczyna taką kładzie i taką płaszczyznę mówi: zbadajcie intencje, przyjrzyjcie się tym zjawiskom. Tak? Nie wrzucajcie do kosza ludzi, którzy nie manifestują się przez nich dary. Tak? Patrzcie, dlaczego robicie, z jakiego powodu. Bądźcie też szerocy w tym. Tak? Czyli Paweł ich nie zawęża, tylko ich poszerza. I teraz werset 6 i 7 mówi, że każdy może być przekaźnikiem darów. Każdy. A więc nie ma takiego czegoś, że Bóg sobie jakiegoś tam człowieka wybiera i mówi, że ty będziesz tylko moim przekaźnikiem. To jest w ogóle nieprawda. Każdy, przez każdego może działać Duch Święty. Wiecie, od czego to zależy? Od otwartości człowieka. A więc chcę ci dać taką odpowiedzialność dzisiaj, że Bóg będzie działał przez ciebie, tak, poprzez swoje nadprzyrodzone dary, jeśli będziesz się otwierał. Jeśli zaś nie, to On nie będzie działał. Po prostu. Otwartość na dary duchowe. Otwartość. Ty jesteś kanałem. Ale dalej w tym siódmym wersecie jest ten, że to, że każdy może być nośnikiem darów duchowych, to, ale również to pisze dalej, że dary działają w duchu. Zatem kiedy Bóg zechce. To jest bardzo ciekawa historia o darach. Że w ogóle wiecie, jest tylko jeden dar Ducha Świętego, który działa wtedy, kiedy ty zechcesz. To jest modlitwa innymi językami ku budowaniu twojego ducha. Wszystkie inne dary działają wtedy, kiedy Bóg zechce. Czyli ty możesz dzisiaj, przez ciebie dzisiaj mogą się uzdrawiać dary uzdrawiania, uwalniać dary uzdrawiania, rozumiesz? Ale jutro nie. W ogóle. I często ludzie pytają, czy przez ciebie działają dary uzdrawiania? Ja mówię, dzisiaj nie wiem. Ja nie wiem, czy dzisiaj. Wczoraj tak. Okay? Ale nie wiem, czy dzisiaj działają. Ja wczoraj prorokowałem, ale ja dzisiaj nie wiem, czy ja będę prorokował. I musisz być w tym wolny. Bo jest napisane, że one działają tak, jak Duch zechce. Nie jak ty zechcesz. To nie tak działa. Rozumiecie? Bo to powstała charyzmania taka. On chodzi w darach uzdrawiania. Czasem chodzi, a czasem nie chodzi. Rozumiecie, o co chodzi? Dlatego na przykład jak ja nauczę na temat uzdrawiania, bo jak będę uczył na temat uzdrawiania, to ja wam pokażę takie rzeczy, że jak my byśmy się skupili na tym, żeby uzdrawiać za pomocą darów duchowych, to byśmy daleko nie zaszli. Bo one działają jak chcą, jak Bóg chce. Tak? Jest wiele sposobów uzdrawiania. Jednym z nich jest za pomocą darów duchowych, tak? Darów uzdrawiania. Ale z darami pamiętajmy, tylko jeden dar został nam dany do dyspozycji naszej woli. To jest dar mówienia innymi językami ku budowaniu naszego ducha.
Wszystkie inne dary działają wtedy, kiedy Bóg zechce. Tak? Więc nie napieramy. Wiecie, chcę, żebyście też byli wolni w tym temacie. W ogóle czujcie się wolni. To nie jest tak, że w ogóle jak coś nie działa przez ciebie, to wczoraj działało, dziś nie działa i ty mówisz, co się ze mną stało? Nic się nie stało. A dlaczego miało się coś stać? W ogóle ludzie zadają, gdzie ja upadłem, gdzie ja zgrzeszyłem, gdzie coś nie działa. Wczoraj prorokowałem, dziś nie prorokuję. A dlaczego nie możecie prorokować? To działa, proroctwo działa jak Bóg zechce, nie jak ty zechcesz. Wczoraj jestem wolny w tym temacie. Ja kiedyś się napinałem. Rozumiecie? Chodziłem w napięciu. Ja się cały czas, wiesz, jak coś nie działało przeze mnie, to ja się frustrowałem. Jak to się dzieje, że się nie dzieje? A potem zacząłem, ale zaraz, bo przecież to w ogóle nie moja prośba, rozumiem? W ogóle... Ptol! Pamiętaj, ten siódmy werset, on bardzo uwalnia ludzi. Duch działa, kiedy sam zechce. Bądź wolny w tym temacie, nie spinaj się. Bo jak się będziesz spinał, to nie będą działały dary w ogóle w twoim życiu. Będziesz spięty, rozumiesz o co chodzi? I będziesz cały czas, czy zadziała, czy nie zadziała, nic nie zadziała. Rozluźnij się. Rozluźnij się. Przez zestresowanych ludzi nie działa nic. Rozumiesz? Nic. Stres zatrzyma nawet Ducha Świętego w twoim życiu. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? 80% ludzi w kościele jest zestresowanych. Namaszczonych Bożych ludzi chodzą zestresowani. A jak im się mówi o stresowaniu, to mówią, że to jest New Age. Rozumiesz? Ja uczę ludzi odstresowywać. Ja mówię, chcesz, żeby Bóg przez Cię działał? Ty musisz być luźny. Luźniutki. Rozumiesz? Luźniusieńki. Ty nie możesz mieć w sobie żadnego napięcia. Rozumiesz? To jest bardzo ważne, żebyście to zrozumieli. Żadnego napięcia. Teraz. Dary duchowe dzielą się na trzy podstawowe grupy. To są dary wypowiedzi, dary objawienia i dary mocy. Dary wypowiedzi. To są inne języki. To jest interpretacja języków, czyli wykład, czy też tłumaczenie. Ale najlepsze słowo jest interpretacja i zaraz Wam będę opowiadał dlaczego. I prorokowanie. To są dary wypowiedzi. Dary objawienia. To jest mowa mądrości, czy też słowo mądrości. Mowa wiedzy, czy też słowo wiedzy. I dar rozróżniania duchów. I dary mocy. To są dary uzdrawiania. To jest jedyna rzecz, która jest w liczbie mnogiej. Dlatego, że darów uzdrawiania jest wiele. Teraz będę o tym mówił. To jest dar czynienia cudów i dar nadprzyrodzonej wiary. To nie jest wiara, o której uczymy, tylko to jest zupełnie inna forma wiary i zaraz o tym wam powiem. Zaczynamy od daru wypowiedzi. Inne języki. Inne języki dzielą się na dwa elementy. Pierwszy to jest język modlitewny. I to jest ten element darów duchowych, który masz na stałe. Język modlitewny. Czyli to jest język, który buduje twojego ducha. Język jest niezrozumiały dla ciebie. Jeżeli rozumiesz język, którym się modlisz, na przykład modlisz się po angielsku, tak? Bo chodziłeś do szkoły i znasz angielski. I modlisz się po angielsku, tak? To nie jest dar innych języków. To jest język angielski. Po prostu. Ludzie w kościołach, ja się czasami śmieję, bo w takich ewangelicznych kościołach gdzieś tam ludzie zaczynają się modlić po angielsku, po francusku. Mówią, to jest modlitwa w innych językach. To jest kretyn. Tak. Modlisz się w języku nieznanym tobie. Jeżeli znasz język, którym się modlisz, to nie jest dar języku. Tylko to jest język znany tobie. To po prostu taka głupota religijna, która została wprowadzona. A więc język jest tobie nieznany. I jest też język poselstw. Język poselstw to jest język od Ducha Świętego, którym wygłaszasz poselstwa. I wobec tego języka nałożona jest restrykcja.
że nie modlisz się w ten sposób w kościele bez wykładu. I tutaj znowu nastąpiło w kościele bardzo dużo nieporozumień na ten temat. Nauczano ludzi, że bez wykładu nie mogą się publicznie modlić w innych językach. Ale jest nieprawda. Bo jeżeli Kościół się modli językiem modlitewnym swoim, tak, to my możemy się modlić publicznie, głośno i możemy to robić wszyscy razem i tak dalej, i tak dalej. I nie ma to, i tutaj niepotrzebny jest żaden wykład. Ale istnieje forma poselstw w językach. Na przykład podchodzi ktoś do mikrofonu, tak, bierze mikrofon, jest cisza w kościele, wszyscy słuchają, podchodzi, zaczyna się modlić w innych językach. I żeby takie coś zrobić, to należy to potem wyłożyć. I o tym uczy święty Paweł. A więc Paweł, mówiąc, że żebyśmy w zborze modlili się w języku zrozumiałym, tak? A nie w a kiedy jest język niezrozumiały, to żebyśmy mieli wykład, właśnie mówi o poselstwie. A więc języki nasze dzielą się na język modlitewny, który nie wymaga żadnego wykładu, i język poselstw, który wymaga wykładu. I teraz, kiedy ty rozwijasz się w temacie mówienia innymi językami, to ty też będziesz doświadczał przeciwnych rzeczy. Na przykład będziesz się uczył, i bądź na to otwarty. Na przykład będziesz się uczył tego, że w pewnym momencie twój język modlitewny będzie się zmieniał w język poselstw. I na przykład będziesz mógł sam wykładać swój język w swojej komorze, albo nawet go zapisywać. Rozumiecie? Możesz zapisywać język, którym się modlisz, i być zadziwiony, co napisałeś przed chwileczką. I musisz być na to otwarty. Ja pisałem kazania z innych języków. Modliłem się w innych językach. Brałem kartkę papieru i zapisywałem to, co mówiłem. A potem czytałem, miałem kazanie. I tak może każdy z was. Każdy z was. Pierwszą osobą, która będzie wykładała twój język poselstw, będziesz ty sam. Rozumiesz? Tak to za chwileczkę mówię. Jakie są rodzaje języków, którymi mówimy? Po pierwsze, są to języki aktualne, czyli języki, które funkcjonują w różnych społeczeństwach. Niemiecki, rumuński, bułgarski, chiński. Możesz się modlić w tych wszystkich językach. Nie znając tych języków, oczywiście, i nie ucząc się. Kiedy nie znasz chińskiego, a zaczynasz modlić się po chińsku, to jest dar duchowy. Często wygląda to w ten sposób, że w różnych środowiskach znajdując się, modlisz się w innym języku i to, co mówisz, tak, jest dla ciebie zupełnie niezrozumiałe, ale ludzie, którzy są wokół ciebie, rozumieją to, co mówisz. I znamy bardzo silne zapisy z różnych miejsc, jakby działań przebudzeniowych, że tak to działało. Smith Wigglesworth kiedyś pojechał do Włoch, kiedy wysiadł z busa, kiedy wysiadł z autobusu, on wysiadł i nagle zaczął modlić się po włosku. On nie znał włoskiego języka. I była tam grupa robotników. I nagle zobaczył, że kilku z tych robotników przestaje pracować, kręka na kolana i zaczyna coś mówić po włosku. On ich przyprowadził do Jezusa w innych językach. Pojechał na wycieczkę do Włoch. I przyprowadził przez język włoski kilku robotników włoskich do Jezusa. Często w kościołach bywały sytuacje, że ktoś zaczynał się modlić w innych językach, które są, funkcjonują, a obok był obcokrajowiec i to było poselstwo do niego. Na przykład. I człowiek został napomniany, przyszło proroctwo, został podniesiony, następowały różnego rodzaju zjawiska. A więc mamy języki, które są językami aktualnymi. Po drugie, są to języki dawnych narodów. Czyli języki, których już nie ma. A więc możesz się modlić w językach Moabitów, Amonitów, Filistyńczyków. Rozumiecie? Azteków. I to może się przez ciebie przejawiać. Następnie są to języki narodów, których jeszcze nie ma. Które jeszcze się nie pojawiły na ziemi. Ludzie nie mają pojęcia, czy się pojawią. Ale zaczynasz się modlić w takich językach. I po czwarte, modlisz się w językach anielskich, szeroko pojętych. I języki anielskie też są bardzo szerokie. Bo wśród aniołów jest wiele różnego rodzaju pewnych form, które możemy porównać do nacji.
A raczej są to poziomy anielskie. Nie będę dzisiaj o tym mówił, ale kiedy będę mówił na temat demonologii, to o tym troszkę wspomnę. Natomiast możesz się modlić w tych czterech formach języków. Języki aktualne, dawnych narodów, przyszłych narodów i języki anielskie w bardzo szerokim pojęciu. Język, którym się modlisz, to nie jest bełkot. Są naukowcy, którzy badają charyzmatyczne języki. Język, którym się modlisz, jest zapisywalny i posiada pewnego rodzaju grafikę języka. Rozumiecie? Że lingwista, gdy zaczyna to z tego słuchać, to lingwista rozpozna, czy ktoś się modli w językach, czy to jest bełkot. To jest bardzo ważna rzecz, nie? Żebyście zrozumieli, że to jest ogromna ilość zafałszowania na tym pułapie. Tak? Natomiast pamiętaj, kiedy się modlisz w innych językach, to dowodem na to, że to jest język od Boga, tak? Wiecie, co jest? Życie, które z tego płynie. Ja się modlę w innych językach i płynie życie. I nikt mnie nie. Ja nie potrzebuję żadnych dowodów od nikogo. Ja wiem, ja mam dowód. To jest wewnętrzne przekonanie, które ja mam, bo życie płynie. Rozumiesz? Płynie życie. Płynie życie. Jeżeli jeszcze nie mówisz innymi językami, albo masz wątpliwości co do tego, tak, to ja chcę, żebyś zrobił bardzo prostą rzecz. Kiedy się modlisz w innych językach, a masz wątpliwości, czy te języki są od Boga, to zrób to, czego uczył Derek, który jest, bo jest Boże. Jeżeli coś nie jest od Ciebie, to ja teraz się decyduję, żebyś to wstrzymał. Jeżeli to jest od Ciebie, to go wzmocnij. Umocnij. Ja się kiedyś pomodliłem taką modlitwą. Ja nie miałem pewności, czy moje języki są stucha świętego, czy ja nie mówię jakiegoś bełkotu, tak? I kiedy Duch Święty, jak ja Cię tak pomodliłem, jak Duch Święty to wzmocnił, tak? I zacząłem modlić trzy razy tyle w innych językach. W ogóle. Rozumiem. Nie bój się w ten sposób zafunkcjonować, nie? Więc tak robisz, tak? I teraz tak. Język modlitewny, on prowadzi Cię do osobistego uwielbienia i do duchowych modlitw. Możesz śpiewać w innych językach, możesz mówić wiersze w innych językach, rozumiesz? Możesz wywyższać Boga, możesz modlić się do Boga, rozumiesz? Różne rzeczy się wydarzają. To jest Twój osobisty język modlitwy. W języku poselstw są, to jest też bardzo ciekawa rzecz, że są poselstwa w językach do Boga. Na przykład ktoś wychodzi w kościele i uwalnia poselstwo i jest to modlitwa do Boga. I to też się tłumaczy. To ma zupełnie inny wymiar. Jest też przekaz od Boga w innych językach. Czyli może być poselstwo, które uwalniasz w formie modlitwy. To jest modlitwa do Boga w formie, jakby w formie poselstwa. Że robisz to publicznie i to się tłumaczy. Może też być, i to jest najczęściej, poselstwo od Boga do ludzi. Czyli to idzie z góry do dołu przez Twoje języki. Wtedy też jest wykład, tak? Bywa też, że są proroctwa na językach. Że jest wygłoszone poselstwo, które jest formą proroctwa. Dlaczego Wam o tym wszystkim mówię? Bo chciałbym, żebyście mieli świadomość rzeczy, że to jest tak szerokie zagadnienie, że nie można zawęzić do niczego. Nie bójcie się w żaden, jakby rozwijać język. Dlatego Paweł mówi, chciałbym, żebyście mówili wszyscy w innych językach. Tak? I mówi tak, i dziękuję Bogu, że mówię w językach więcej niż wy wszyscy. Zobaczcie, czyli święty Paweł miał tak rozwiniętą formułę mówienia w innych językach, że ona była większa niż cały zbór w Koryncie. Tak? On mówił więcej w innych językach niż wszyscy Koryntianie razem wzięci. To tak Paweł zasuwał. Czujesz klimat, co to znaczy? To znaczy on non-stop zasuwał na językach, non-stop. Ja ludzi uczę, kładziesz się spać, módl się na językach. Nie wyobrażaj sobie pierdół, tylko módl się na językach, tak? Wstaniesz rano, pierwsza twoja reakcja to jest modlitwa na językach. Chodzisz, módl się na językach, siedzisz, módl się na językach, gdziekolwiek możesz, módl się na językach. W ogóle trenuj to, wszędzie, tak? Jesteś w pracy, masz pracę umysłową, rozumiesz? Nie możesz skupiać się w modlitwie intelektualnej, tak? Módl się w innych językach. Ja się nauczyłem pracować w ten sposób, że ja pisałem kontrakty, różne rzeczy, a modliłem się w innych językach. I tutaj pisałem coś innego, tak? A tu się modliłem w duchu, bo to jest modlitwa w duchu, do tego nie potrzeba umysłu. Rozumiecie? Możecie dojść do takiego stanu, że będziecie się modlić w innych językach bez użycia w ogóle umysłu. Przecież języków nie możesz powtórzyć. Rozumiesz? Chyba, że je zapiszesz. Tak? Po prostu. Nie ma czegoś takiego, że ty powtórzysz języki. Że sobie zapamiętasz i powtórzysz. Ja właśnie patrzę, jak ludzie powtarzają języki. No nie, to jest jakiś problem w ogóle, nie?
Nie wiem, czy to zauważycie, są takie kościoły, wchodzisz do kościoła i wszyscy tam się podobnie modlą na językach, gdzie pastor tak modli. On ma słowa, jakieś te słowa się przejawiają u wszystkich człowieku. W innym kościele jest inaczej, przecież to zacząłem zauważyć, mówię, kurczę, mówię, co za zjawisko fonetyczne jakieś, mówię, to jest. To zgroza jest. To zgroza. Ja się patrzę, wydaje się niesamowicie duchowy człowiek. I potem zacząłem właśnie przyglądać życiu takich ludzi. Niesamowicie duchowi ludzie. Ja modlą się na językach. Ja mówię, jak tyle się modli człowiek na językach, to on powinien w ogóle mieć, rozumiesz, wypruty cały świat już z siebie, tak? Okazuje się, że on się tak modli, tylko ja nie wiem, czy to jest język w ogóle jakiś duchowy, bo on dalej ma bagno w życiu, tak, ale on cały czas zasuwa na język. 24 godziny na dobę. Ludzie modlą się innymi językami, na przykład, bo się boją. Kiedyś jechałem z takim jednym pastorem samochodem, jak kierowca przyciskał, że ciebie powyżej setki, on się włączał, mu się inne języki. Arabia, człowieku. Ja, a na początku to mówię, nie, zdaje mi się, to jest niemożliwe, nie? Ale patrzcie, nie, ten zwalnia, ten przestaje. Ten naciska, ale jazda. Jak ja był tym kierowcą, się z nim pobawił. Bo to jest głupota. Bo to jest głupota, bo ja nie wiem, czy to był jakikolwiek język od Ducha Świętego. Rozumiem? Bo to była jakaś modlitwa lęku. Tak? Powyżej 100 boję się. To się modlę w innych językach. Ludzie się boją i się modlą w innych językach. Nie, że ty jesteś nienormalny. To cię tak włącza i załącza. Z jakiej części to ci wychodzi w ogóle? Wiesz, bo duch się nie boi, wiesz, duch się nie boi. Duch nie ma czegoś takiego, że przez ciebie przyciskasz i lecisz 120 i się innymi językami zaczynasz modlić. Przecież ducha to nie obchodzi, czy ty jedziesz pakę 50, czy 250. Czujesz klimat? Duch nie ma w sobie formuły lękowej, żadnej. Więc moje pytanie teraz, natury logicznej. Jakim sposobem włącza się inny język jakiś, tak, w momencie sytuacji stresującej? Skąd ten język pochodzi? Prawdopodobnie z umysłu. Coś w umyśle następuje, rozumiesz? Jakaś reakcja. Bo to trzeba zobaczyć. Język jest z ducha. Czy się czujesz dobrze, czy się czujesz źle. Rozumiesz, o czym ja mówię? Czy twoja dusza się lęka, czy twoja dusza jest w euforii? Języki płyną, bo one są z ducha. To jest zupełnie inna przestrzeń. Tam nie ma lęku, tam nie ma frustracji, tam nie ma stresu. A ludzie siedzą przed ciebie i się ze strachu modlą. Nie jest w imieniu Jezusa. Rozumiesz? Ja nieraz tak miałem, że ktoś się modli, w ogóle wie, nie milcz. W imieniu Jezusa milcz. Zamilkł. Jak on zamilkł w imieniu Jezusa, to ten język nie był z Jezusa. To jest bardzo proste. Tak, ja schroniłem coś i on się przestał modlić. Tak? Ja mówię, proszę bardzo. Dobrze. Rozumiecie, jest tylko jedno źródło mocy. Tym źródłem jest nasz duch. Tak? Wszystko inne nie daje nam mocy. W ogóle wiecie, że chodzi nam o moc. My na tym świecie możemy tylko w mocy chodzić, żeby zwyciężać. Dlatego my musimy wyrzucić cały syf z naszego życia, który nie produkuje mocy. Rozumiecie? Bo to jest ściema jakaś. Ściema. Są całe systemy lękowe w modlitwach i również w modlitwie innymi językami. Ale z drugiej strony, ja rozwijam swoje języki, tak? I to jest język ducha. I ja widzę, co się dzieje ze mną, jak ja się modlę w duchu, tak? Ja czasem mam takie reakcje, kiedyś szedłem do pracy, pamiętam, szedłem tak przyjezdnie, szedłem tutaj, nie było chodnika i tir jechał przeciwka, nie? Ja szedłem w ogóle i krzyczałem w innych językach, w ogóle wiesz, nie? Ja miałem, weszła w mnie taka świadomość, mówię, nawet jakby teraz we mnie uderzył, to nic mi nie będzie. Rozumiesz? Takie coś we mnie powstawało. Taka siła wewnętrzna. Rozumiesz? To jest absurdalne oczywiście. Natomiast chcę ci pokazać, że jak się duch manifestuje w tobie, tak? W wyniku modlitwy innymi językami, bo modlitwa innymi językami, ona buduje twojego ducha. To ty jesteś jak na siłowni. Walisz, 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 walisz. Coś w tobie rośnie. Jakieś życie w tobie się pojawia, tak? To są inne języki od Boga. Ale jak ty się boisz, a my nie będziemy ciągle się, tak? I dalej się boisz. Tak? Pomodlę się w innych językach. Weź. I nic się nie stało, nic. Dalej się boi, jak się bał. Tak? Dalej się martwi, jak się martwił. Tak? W ogóle żadnego triumfu, żaden triumf nie nastąpił. Bóg jest Bogiem triumfu.
I to są duchowe rzeczy. Druga rzecz. Interpretacja języków, czyli popularnie zwany wykład. Dlaczego mówię interpretacja? Dlatego, że to, co mówisz w innych językach, to nie ma dokładnego przełożenia na język, którym się porozumiewasz. Dlatego bywa, że poselstwo na językach ma 2 lub 3 wykłady nawet. Albo, że na przykład poselstwo jest długie, tak, na językach, a wykład krótki. Ktoś wychodzi, bierze mikrofon i mówi długie poselstwo. Mówi to poselstwo 2 minuty na przykład, tak? I wychodzi ktoś, kto je tłumaczy, tak? I mówi kilka słów. I już mówi, ale on tak długo mówi, no to co? A bywa inaczej, bywa odwrotnie. Bywa, że poselstwo na językach jest krótkie, a interpretacja jest długa, jest opisowa. Wiecie, to jest bardzo ciężko, żeby załapać pewną równowagę, bo to jest język niebiański, to pochodzi z ducha. I żeby to przełożyć na naszą przestrzeń taką psychofizyczną, to często trzeba zupełnie innej formuły przekazowej. Czasem jest więcej słów, czasem mniej słów, dlatego to jest interpretacja. Nie istnieje coś takiego jak dokładny wykład tego, co się powie. To jest fikcja. Dlatego oryginał mówi, to jest interpretacja, ten wykład języków, tłumaczenie języków. Interpretujemy. Nie wiem, czy się kiedyś zastanowić się nad tym, czym jest interpretacja. Słuchasz, jak kaznodzieja jest jakiś z zagranicy i tłumacz go tłumaczy. Wiecie, że tłumacz tłumaczący kaznodzieje to musi być bardzo duchowy człowiek. Czasami to ludzie ze świata biorą. Normalnie w kościołach się bierze ludzi ze świata, bo on dobrze zna angielski. Ja mówię, ty, czy ty jesteś nienormalny? Wziąłeś człowieka, który nie jest odrodzony z Bożego Ducha, żeby tłumaczył kaznodzieje? Jak to jest możliwe? Tutaj chodzi o to, że kaznodzieja coś mówi. Często kaznodzieja mówi rzeczy, tak, które jest ciężko przetłumaczyć na dany język. Wiecie, co trzeba wtedy zrobić? Zinterpretować przestrzeń duchową. Trzeba powiedzieć, tłumacz musi powiedzieć to, co kaznodzieja chce przekazać. Czyli on musi interpretować rzecz. Interpretować, bo często w narodzie, na przykład, mój znajomy, pastor, ostatnio pojechał do Afryki i on tam w afrykańskim kościele dzielił się słowem. I on miał takie objawienie, bo tam chodziło o wzrost. Miał mówić na temat wzrostu i tak dalej, duchowego. I on miał objawienie takie od Boga, że człowiek jest jak dąb, tylko że najpierw jest małym żołędziem i coś tam. Miał takie szersze objawienie. I on mówi, poszedł do tego pastora i mówi, ja będę o tym mówił, chcę zastosować taką analogię. A ten pastor w Afryce mówi, ja cię rozumiem, tylko chodzi o to, że u nas nie ma demów. W naszym języku nie istnieje słowo dąb, bo w ogóle nikt nigdy nie widział tutaj demów. I ten pastor wierzył, że mówi, w ogóle dostałem objawienie od Boga, mam to zobrazowane jako dom. W ogóle mówi, Boże, co mam zrobić? Ale ja to święty mówi, zapytaj pastora, mówi tego kościoła. Mówi, dobrze, pastorze, to co mam zrobić? On mówi, powiedz o mango, że jesteś jak mango. On głosił kazanie, rozumiesz, że on jest jak mango. Tak? I tam wszyscy byli zbudowani. Wiecie, co on zrobił? On zinterpretował objawienie. Bo to było niemożliwe, tak? Żeby w tym kraju powiedzieć ludziom objawienie na podstawie tego, co on widział. On normalnie widział w duchu dąb. Tylko teraz to trzeba dać innym. Okej? Okay? Tam nie ma dębów. Tam nie ma żołędzi. Tak? Tam nie ma takich rzeczy. Teraz musisz zinterpretować to. I to jest dokładnie tak samo jak z językami. Języki się interpretuje, dlatego nie bój się, jeśli poselstwo jest długie, a wykład krótki, albo odwrotnie. Nie dziw się, że też jeżeli ty modlisz się i w pewnym momencie masz przynaglenie, żeby tłumaczyć swój język własny w swojej komorze, to nie dziw się, że właśnie się długo modliłeś w innych językach, a teraz raptem zaczynasz mówić, tak, w sposób krótki i klarowny. Jak się wykłada inny język? Przez wiarę, tak samo jak się modli w innych językach. Zrozumiem, nie bój się tego. Tak jak się modlisz przez wiarę, tak wykładasz przez wiarę. I nie bój się, że się pomylisz. Tobie nie wolno bać się, że się pomylisz. Pamiętaj, strach to jest twój wróg. Strach to twój wróg. Jeżeli boisz się, że się pomylisz, taki pobożny strach masz w środku, ty jesteś ugotowany. Jesteś ugotowany. Przecież nieraz tak
nie, jak ja powiedziałem pokrzerstwo na językach, stałem, że Bóg mówi, kto może to. Wykład mówi. I czekamy w ogóle, mówi, nie ruszamy dalej, kto może to. Byłem na jednej konferencji, to pastor zaczął tą konferencję w ten sposób, że dał pokrzerstwo na innych językach i mówi, a ze 300 osób nas tam było. I mówi, kto ma wykład? My siedzimy, oczy na niego wierzą. On mówi, nie robimy konferencji, jak nikt nie było. 300 ludzi na sali nie ma wykładu. I stały się mu rodzic bramą. Rozumiem? I była prędzie cisza jak na szeregu. Co to było? A się ktoś znalazł wykład. A kto się przełamał. Bo z tym jest wielki problem Kościoła. I ogromna ilość rzeczy nie jest uwalniana. Bo ludzie się boją, czy na pewno? Zaryzykuj! Jeżeli ja się modlę w innych językach, a w tobie coś powstaje, tak? To wstań i to powiedz! Wstań i to powiedz! Nie bój się! Tak? Więc zobaczcie, to jest... Więc wykładamy języki tak samo, jak mówimy innymi językami. Przez wiarę. Przez wiarę robimy wszystko. Nie mając, mając pewną formę niepewności intelektualnej w środku. Rozumiecie, co to jest zrobienie rzeczy przez wiarę? Nie ma się pewności intelektualno-emocjonalnej, ale jest w tobie jakaś wewnętrzna, nieopisana forma pewności. Pamiętacie, jak mówiłem o tym wiarze? I prorokowanie. Prorokowanie to nie jest przepowiadanie przyszłości. To jest bardzo ważna informacja. Dzisiejszy prorok to nie jest ktoś, kto przepowiada przyszłość, bo to jest wielka porażka. Prorokowanie to jest dokładnie mówienie w imieniu Boga, czy też w miejsce Boga. Czyli mówię to, co Bóg teraz mówi. To jest prorok, pamiętaj. Prorok to jest ten, który mówi to, co Bóg teraz mówi, nie to Bóg powiedział. Bo to, co Bóg powiedział, tak, to jest zupełnie inna kwestia. To, co Bóg powie, to jest zupełnie inna kwestia. Prorokowanie polega na tym, że mówisz to, co Bóg teraz mówi. Tak mówi Pan, tak? Kiedy mówi Pan? Teraz. Teraz tak mówi Pan. Prorok to jest w ogóle ciekawa rzecz, że wiesz, aczkolwiek ja będę o tym mówił na następnej sesji, jaka jest różnica między prorokiem a prorokowaniem, bo to są zupełnie dwie różne sfery. Ale generalnie prorokowanie to jest mówienie w imieniu Boga, mówienie w miejsce Boga. Jaki cel jest prorokowania? Zbudowanie, napomnienie, pocieszenie. 1 Koryntian 14:3. Prorokowanie buduje, napomina i pociesza. Prorokowanie nie mówi o przyszłości. Nie przewiduje przyszłości prorokowania. I każde prorokowanie podlega osądowi. Ludzie się boją prorokować, bo się boją, że ktoś ich osądzi. A jak prorokują, to prorokują w taki sposób, że to jest najlepszy numer. Prorokują i mówią, to mi powiedział Pan, tego nikt nie ma prawa podważyć. Otóż prawda jest taka, że każdy ma prawo do podważenia. Bo prorokowanie podlega osądowi. Jest napisane, że niech dwóch lub trzech prorokuje, reszta nie osądza. Osąd. Zobaczcie, nie bójmy się słowa osąd. Osądzajmy proroctwa. Dlaczego? Bo każda rzecz duchowa, ona przechodzi przez duszę człowieka. Rozumiecie? Każdy prorok musi za pomocą swojej duszy wyartykułować to, co weszło do jego ducha. I musimy zrozumieć, że tak jak brudna dusza proroka, tak brudne proroctwo. I tak jak czysta dusza proroka, tak czyste proroctwo. To jest jak kanał. Dusza jest jak kanał. Umysł, emocje jest jak kanał. Prorok zaburzony, proroctwa zaburzone. Rozumiecie? Prorok prawidłowo stoi, proroctwa prawidłowe są. Tak? Ja dzisiaj kupę widzę proroków, przyjeżdżają, ja normalnie, ja mam zjazd człowieku, przyjeżdżają prorocy do Polski. Przyjeżdżają prorocy i mówi, Pan ma plan dla tego kraju, mówi, przebudzenie wyjdzie z tego kraju. To są fałszywe proroctwa, są bzdury. Pan nie ma planu dla żadnego kraju. Taka jest informacja. Nie ma Żyda ani Greka. Słyszeliście o tym? Słyszeliście, że nie ma Żyda ani Greka? Bóg nie ma planu dla Polski. Bóg nie ma planu dla Rosji. Ja ostatnio słyszałem, do mnie przychodzi, mówi, Pan mówi, Pan mi powiedział, że przebudzenie w Polsce wyjdzie z Warmii i Mazur. Ja mówię, idź, bo cię czerek mordę, mówię, Pan nie powie, inni mówią pro ciebie, przebudzenie wyjdzie ze wiecie co zrobili tam w Gdańsku? Zrobili grupę ekumeniczną kościołów, przecież mają bramę, brama północna. Przez bramę północną przyjdzie Pan, tak jest proroctwo.
Pan nie przyjdzie przez żadną bramę. W ogóle Bóg przychodzi przez człowieka. Człowieka. Bóg, wiecie kogo Bóg szuka? Człowieka. Człowieka, zawsze. Czytasz Biblię? Bóg zawsze szuka człowieka. Zauważyłeś to? Bóg nie szuka regionu, narodu, państwa. Rozumiecie? Bóg, jeżeli chodzi o państwo, to tylko zajął się jednym państwem. Izraelem. I w ogóle posłużył się tym Izraelem, tak? Żeby z tego Izraela wyprowadzić Jezusa, tak? Bo to był taki cel w ogóle powstania całego Izraela. To Jezus, szczyt Izraela. Korona Izraela. Tak? Jezus Chrystus. Bóg człowieka szuka zawsze. Jak nie Mojżesza szukał, to Abrahama. Jak nie Abrahama, to Eliasza, Elizeusza. Zobaczyliście? To ciągle były jednostki. Zobaczcie, nowe przymierze. Paweł, Barnaba, Sylas. Zobaczyliście to? Tam nie ma czegoś takiego. Pan będzie teraz działał przez Efes. Wow! Powstał kościół w Efezie, bo Paweł wziął tyłek w drogi i poszedł głosić do Efezu. Tak? Jakby Paweł nie poszedł do Efezu, to by nie było kościoła w Efezie. Jakby Paweł nie poszedł do Koryntu, nie byłoby kościoła w Koryncie. Poza tym zobaczcie, potężny Efes, tak? Czy wylało się jakieś przebudzenie z Efezu? W ogóle zauważyliście to? Nigdy się nie wylało przebudzenie z Efezu. Fajnie to mówił Lester Sumrall, jeżeli chodzi o narodowości, tak? Mówi, wszystko się zaczęło, w Jerozolimie się skończy. Stamtąd się zaczęło i tam się zakończy. A ty przyjeżdżają prorocy, Pan wybrał Polskę. Jako Pan Polskę wybrał? No ludzie, proszę was. A inni w to wierzą. Jesteśmy narodem wybranym. Weź. Proroctwo mieliśmy. Ostatnio przyjechała do mnie dwójka ludzi. Rozmawiałem z nimi, człowieku. On ma objawienie od Pana, małżeństwo. On ma objawienie od Pana, że ma w Katowicach kościół prowadzić. Ona ma objawienie od Pana, że ma mieszkać w Poznaniu. Dwóch panów. Usiadłem z nimi, proszę Ciebie, przekrzykiwali się 15 minut mniej więcej. Mówię do nich, w ogóle nie mogę podważyć Waszego nowego narodzenia, ale podważam Wasze małżeństwo. Podważam te małżeństwo. Mówię, nie macie żadnej spójności. Nie macie duchowej spójności, bo Ty masz prowadzenie do Katowic, Ty masz prowadzenie do Poznania. Rozumiecie, o co chodzi? Przypuszczam, że żadne z nich nie ma żadnego prowadzenia. Tak? Żadne z nich. Tam jest w ogóle jedna zajawka. W ogóle Bóg w ogóle chce, żeby ci ludzie zaczęli go szukać osobiście. Bo ja nie wiem, czy te małżeństwo w ogóle jest z Boga. Bo oni 15 minut się przekrzykiwali na początku. Wiesz, nie? Tam nie było żadnej orientacji jednemu drugiemu. Nie wiem w ogóle, co z nimi jest, nie? Ale chcę, żebyście zobaczyli, że pełno jest takich informacji. Pan mi powiedział, Pan mi to, Pan mi to, Pan mi to, Pan mi to, Pan mi tamto. Tak? Wszędzie jest Pan zamieszany. A proroctwa najbardziej jest Pan zamieszany. I ludzie coś mówią i nie pozwalają na to, żeby to osądzić. Ale coś Ci powiem. Każde proroctwo podlega osądowi. Moje, Twoje, każdego z nas. I musimy sądzić z perspektywy krzyża każdą rzecz. I ja sądzę z perspektywy krzyża. Rozumiecie? Ostatnio w jednym miejscu przyjechał taki prorok. Tak? W takim kościele, z którym współpracujemy. Mam nadzieję, że już ostatni raz u nich był ten prorok. I oni pokazywali, co on prorokował. I podchodził do ludzi i prorokował do nich. I oni mieli zapisane, co do nich prorokował. I on prorokował do ciebie. Pan ci teraz będzie błogosławił. Pan ci będzie błogosławił. Jak można powiedzieć do człowieka, że Pan ci będzie błogosławił? Chrystus stał się na krzyżu przekleństwem, aby się odziedziczył błogosławieństwo Boże. Błogosławieństwo jest dla każdego, 24 godziny na dobę. Nie ma, że Pan ci teraz będzie błogosławił, bo jeżeli ktoś przychodzi do ciebie i mówi, Pan ci będzie teraz błogosławił, to znaczy, że ten ktoś, tak, podważa formułę krzyża. Trzeba to sądzić z perspektywy krzyża. Bo ten człowiek właśnie podprogowo podaje ci informację, że już się zakończył czas trudny w twoim życiu, a teraz będzie 7 lat tłustych. A wcześniej co było? A wcześniej Bóg miał plan, żebyś miał lata chude? A wcześniej Pan, jakiś, zobaczcie, kogo z Boga robią, debila robią z Boga, debila robią z Boga. Wcześniej Pan Cię tutaj pociskał, ale teraz Pan Ci będzie błogosławił. Tak jest podana informacja podprogowa. Człowiek żyje, zaczyna z tym żyć, tak? Rozumiesz? Podprogowo podali mu fałszywą rzecz, która podważa krzyż. I on mówi, tak, dostałem takie słowo, proroka mnie podżyj. Wyrzuć. Przestań. Proroctwo to mówienie w imieniu Boga. Bożych rzeczy ku zbudowaniu, napomnieniu, pocieszeniu. I
podlega to osądowi poprzez sąd krzyżowy. Wszystko sądzimy Chrystusem. Każdą rzecz, pamiętajcie. Wszystko sądzimy Chrystusem. Jeżeli cokolwiek do twojego życia jest mówione i to się nie zgadza z Chrystusowością, to jest to fałszywe proroctwo. Dary objawienia. Mowa mądrości. Mowa, słowo logos, tutaj jest użyte. Czyli sprawozdanie, sens, wyjawienie. Mądrość, sofia, tutaj jest słowo greckie sofia. Zręczność, biegłość, umiejętność, znajomość, zdrowy rozsądek. A więc czym jest mowa mądrości? Mowa mądrości to jest wgląd w przyszłość, tak? Którą objawia Bóg. Wgląd w przyszłość, to jest mowa mądrości, czyli słowo mądrości. To jest coś, co często nazywane jest prorokowaniem, czy też proroctwem. A to jest zupełnie inne, to jest odrębny dar. Nie bój się mówić o wglądach w przyszłość. Ja mam wgląd w przyszłość w różnych dziedzinach. Mam albo nie mam. Ale jeżeli mam, to to mówię, tak? Ja często mam przekonanie, że coś się zdarzy albo coś się nie zdarzy. Ludzie coś robią na przykład, no nie? Ja mówię, to się nie zdarzy w twoim życiu. Nie dołuj mnie. Mówię, nie dołuję się. Mam słowo mądrości. Albo ktoś coś robi, ja mówię, wiesz co? Zrób to, bo to się zdarzy. Zrób to, to, to i tamto, tak? To się zdarzy. Ta rzecz się wydarzy. Powiem ci, co się wydarzy. Pójdziesz jutro tam i tam, spotkasz takiego i takiego człowieka, tak? Będzie wyglądał tak i tak, powiesz mu to i tamto. Tak? Do czego służy słowo mądrości? Słowo mądrości służy do tego, żebyśmy mogli, ono jest albo ku przestrodze, tak? Ku przestrodze. Lub też jest ku włożeniu ci narzędzi do ręki. To jest słowo mądrości. Słowo mądrości nie jest po to, żebyśmy poznawali przyszłość. Bóg w ogóle nie chce, żebyśmy przyszłość poznawali. Wiecie? W ogóle Bóg się nie porusza w tych kategoriach. Wiesz dlaczego? Bo Bóg jest dla ciebie poznawalny dzisiaj. Boga interesuje twoje bycie z Nim dzisiaj. I Bóg od czasu do czasu pokazuje rzeczy, które się wydarzą. I kiedy będę mówił o prorokach, to zrozumiecie, dlaczego u niektórych ludzi to się wydarza częściej, takie słowo mądrości, czyli oni więcej wiedzą o przyszłości, a niektórzy nie. Ale to jest właśnie słowo mądrości. Słowo wiedzy, czy też mowa wiedzy, to jest informacja, nieznana informacja w czasie teraźniejszym o kimś lub o czymś. Słowo wiedzy, jak i słowo mądrości, może się przejawiać w bardzo różny sposób. Może się przejawiać poprzez myśl. Czyli na przykład intelektualnie wiesz, że coś się wydarzy lub wiesz, że coś jest. Na przykład. Może się przejawiać poprzez wizję, że ty widzisz. Może się przejawiać poprzez odczucie, że tak czujesz. Znane są sytuacje, że przejawia się na przykład przez ból fizyczny lub dyskomfort w jakiejś dziedzinie. Tak? Raptem z kimś rozmawiasz i zaczyna cię w ogóle, nie wiem, boleć szyja. I ty taki dziwisz się. Jesteś w stanie, pierwsza reakcja, ja tego ludzi uczę, mówię, zanim coś zgromisz, tak, to poczekaj chwilę. Poczekaj, tak? Zastanów się, czy to nie jest właśnie to, że ten człowiek ma chorą szyję i trzeba teraz powiedzieć, wiesz co, mam takie wrażenie, tak, że powinienem się pomodlić o twoją szyję, czy ty masz coś z szyją, albo czy ty masz coś z wątrobą, albo rozumiesz, bo raptem z kimś rozmawiasz, o kłódzie jakieś odczułeś. I już chcesz gromić diabła, tak? Albo zaraz, słuchaj, czy ty nie masz problemu z wątrobą? Zapytaj, zobacz. Rozumiesz? Słowo wiedzy, czy też słowo mądrości przejawia się przez różnego rodzaju też zjawiska. W pewnym sensie są to wizje, ale one są jakby połączone ze światem naturalnym. Na przykład oglądasz internet, przeglądasz internet, czytasz jakąś książkę, czytasz gazetę, widzisz jakiś napis, tak? I dostajesz informację przez to, że coś się gdzieś dzieje. Bądźcie na to czujni. Tak? Bo to jest Boża informacja o rzeczach, które są teraz i które należy zastosować. Dokładnie to samo się ma ze słowem mądrości. Zaczynasz wiedzieć o pewnych rzeczach, które będą w przyszłości. Tak? Również to się pojawia w snach. Rozumiecie? Pamiętacie, jak uczyłem, jak Bóg mówi? To się przejawia również w snach, w różnych rzeczach.
tego rodzaju. Po co też? Po to, żeby się modlić, po to, żeby zatrzymać pewne zjawiska. Moja żona bardzo często ma słowa wiedzy, na przykład słowo mądrości w snach. I ona wstaje i ona wie, jaka rzecz się wydarzy i ona modli się i ta rzecz się nie wydarza. Tak? Albo modli się i ta rzecz się wydarza. A więc są to dary objawienia. I trzeci z darów objawienia to jest dar rozróżnienia duchów. Dar rozróżnienia duchów, też bardzo szeroki dar. Ten dar umożliwia nam, żebyśmy stwierdzali przede wszystkim, bo niektórzy myślą, że to jest, chodzi o to, żeby się dowiedzieć, jaki demon jest. O to chodzi, że nie tylko. Dar rozróżnienia duchów przede wszystkim daje ci rozróżnienie, czy ta rzecz, która się dzieje, to jest z Ducha Świętego, tak? Czy to jest tylko impuls ducha człowieka? Czy to jest duch demoniczny? Czy to jest dusza człowieka? Czy to jest anioł jakiś? Rozumiecie? Wiecie, jakiś czas temu, Sara na razie nie jest gotowa, żeby te świadectwo składać, więc ja tak czasami to przytaczam. Córka nasza miała problemy, pojawił się u niej problem lękowy. Pojawił się problem lękowy, bała się zasypiać, bała się ciemności, tak przyszło po prostu do jej życia. I teraz zjawiła się sytuacja taka, że ona przyszła do mnie i powiedziała mi taką rzecz, że w pewnym momencie jakby otrzymała informację wewnętrzną, nie był to głos, tylko to było jakby takie wewnętrzne przekonanie i to przekonanie brzmiało tak, że już nigdy nie będzie spała tak samo. Jak to było dokładnie, Sara? Pamiętasz to? Ona ma słuchawki. Że już nigdy ten sen nie będzie taki jak teraz. Taki jak teraz. I ja się jej zapytałem, bo ona zaczęła się modlić, aby ten sen był taki, żeby się nie bała spać. Ona się o to modliła. Tak? Ja poszedłem, zgromiłem te rzeczy wszystkie, jak należy, ale ona miała, cały czas się modliła i taka przyszła do niej informacja, że ten sen już nie będzie taki sam. Bo do tej pory ten sen był taki lękliwy, taki był niedobry ten sen. I pytam się, Sary, Saro, jaki to był głos? Czy to było miłe? I Sara mówi tak. Ani to nie było miłe, ani to nie było niemiłe. Ale było to takie, no było to trochę takie nieprzyjemne, bo to było nadprzyrodzone, to do niej przyszło. Ale ona nie, ona, wiesz, ona się tego nie bała, nie przestraszyła, ale przestraszyła się tego nie. Wiecie, co to było? To był anioł. Często aniołowie są niemili na przykład. Bo często na przykład my myślimy, że anioł to jest taka konstrukcja, że przyjdzie, że to jest taka miła, miłe coś. No okazuje się, że nie do końca. Że czasami anioł przychodzi do twojego życia i to nie jest w ogóle miła wizyta. Nie boisz się tego, ale to nie jest miłe. To jest takie, jakby przyszedł do ciebie w ogóle, rozumiesz, komandos w ogóle z karabinem, nie? To nie jest miła wizyta, to nie jest coś sympatycznego. Z drugiej strony nie boisz się tego i to coś zostawia bardzo silny przekaz w tobie, tak? I na przykład my rozróżniamy, bo wiecie, chodząc, my musimy rozróżniać, czy coś jest demoniczne, czy coś nie jest demoniczne. Ja na przykład poprzez dar rozróżniania duchów rozróżniłem, co to było u Sary. Dlatego ja na przykład nie zgromiłem tego, bo ja wiem, że to był anioł, który przyszedł w autorytecie Jezusa do niej i powiedział do niej, ten sen się zmieni, on już nie będzie taki sam. Wiesz, ona się tego nie przestraszyła, więc to nie był demon, rozumiecie? Tylko to był anioł, ja to rozróżniłem, że to był anioł, dlatego ja nie zgromiłem tego. Powiedziałem, okej, Boże, zgadzam się z tym głosem, tak? Wiesz, dlatego dar rozróżnienia duchów, on powoduje, że my rozróżniamy, z jakim duchem mamy do czynienia, zarówno w nas, jak wokół nas. Często to jest przez właśnie, dowiadujemy się o tym przez myśl, przez odczucie, tak? A często przez wizję. Są ludzie, którzy mają widzenia duchowe. Tak? Ja często korzystam z tego, jak ludzie mają widzenia duchowe. Modlę się o kogoś, ktoś podchodzi do mnie i mi na ucho na przykład mówi, słuchaj, Artur, to jest to i to, albo gościowi siedzi pająk na głowie. No ja nie widzę żadnego pająka na głowie. Tak? Ale on mówi, mi siedzi pająk. Zrzucam pająka, depczę, patrzę, człowiekowi się polepszyło. Mają plecaki ludzie ciężkie na plecach, mają kajdany pozakładane. Ktoś to widzi wszystko. Ja czasem zobaczę, zazwyczaj nie. Okej? Okay? Ale są ludzie, których
dar rozróżnienia duchów tak działa, dlatego rozumiecie, że to jest, chcę, żebyście zrozumieli, jak ważne to jest dla Kościoła i to jest działanie zespołowe. Często ludzie, którzy poruszają się w darach objawienia, to oni są dziwni. Tacy są, ciężko ich użyć do czegoś innego. Rozumiecie? Oni są tacy płynni jakby. Oni są bardzo mało stabilni w różnych dziedzinach, nie? I w ogóle trzeba umieć wykorzystać to. Bo ten człowiek wcale nie jest po to, jakby jego uwarunkowania duchowe nie są wcale po to, żeby on prowadził jakieś, żeby on prowadził ludzi w sferze rozwoju osobistego. Bo to jest nieprawda. Często ci ludzie mają duże problemy charakterologiczne. Ok? Ale są otwarci. Tak? Otwarci. Rozróżniają duchy. Widzą je często. Słyszą. Tak? A często po prostu rozróżniają poprzez prostą analizę. Tak? I mamy dary mocy. Pierwszy to jest dar wiary. Dar nadprzyrodzonej wiary to jest dar, który działa inaczej niż twoja wiara, którą zdobywasz przez słuchanie Słowa Chrystusowego. Dar wiary pojawia się nagle. Pojawia się nagle i powoduje w tobie taką przestrzeń, że jesteś w ogóle, na przykład stajesz przed jakąś decyzją w życiu, przed ważną decyzją w życiu. I ty nie masz kompletnych dowodów na to, żeby zdecydować na podstawie analizy. I raptem wstajesz rano i ty jesteś pewny, że masz to zrobić. Pewny jesteś. Mam tam jechać. Ktoś mówi, ale to, słuchaj, no jeszcze przemyśl, to w ogóle, dobra, w ogóle jadę. Wsiadasz i jedziesz. Albo idziesz, to robisz. Albo inwestujesz pieniądze w coś. Rozumiesz? Albo jesteś pewny, żeby coś zrobić, jakąś rzecz. Bardzo dziwną rzecz. Tak? Bardzo dziwną rzecz. Ostatnio kobieta opadła na podłowie i zaczęło coś tam z niej wychodzić i Duch Święty do mnie mówi, teraz zdejmij buta, postaw je na głowie i będzie się leczył mózg. Zdjąłem buta, postawiłem jej głowę na głowie. Ja i tu się modliłem w ogóle, wiesz, trzymałem jej nogę na głowie. But stał z tej strony i dalej prowadziłem spotkanie. On tu leżał, trzymałem jej głowę. Leżała pro siebie, ja dalej prowadziłem spotkanie, trzymałem jej nogę na głowie, aż odczułem, żeby tą nogę z jej głowy zdjąć. Tak? I okazuje się, że ona potem przychodzi, ona powiedziała, że ona jest w trakcie leczenia w ogóle mózgu swojego. Mózg jej się leczy. Mózg po prostu ma chorobę. Jej mózg był chory, on jest w trakcie leczenia. Więc dar wiary to jest nadprzyrodzony impuls wiary, jakby uderzenie wiary. I uczcie się tego rozpoznawać, że to jest takie coś jakby raptowne, to jest nieprzemyślane, to jest coś takiego, wchodzisz w łup i wjeżdżasz w coś i za chwilę to znika. Jutro tak nie masz. Też byś chciał tak mieć jutro. Ale nie masz tak jutro. Bo on był potrzebny do tego momentu, do tego przejścia. Smith Wigglesworth zaczął funkcjonować w darze wiary, w ten sposób, że w tamtym czasie bardzo dużo ludzi umierało na wyrostek robaczkowy. Lekarze jeszcze nie wiedzieli, co to znaczy wyrostek robaczkowy. Ludzie umierali na to. I Smith kiedyś wszedł do takiej osoby, miał się o nią modlić, w ogóle nic nie wiedział na temat tego woreczka, tego wyrostka robaczkowego. I w tym czasie, co on przyszła też tam taka wierząca kobieta po 70 z wnuczkę. I oni tam. I Smith tam, po nim jakby z dwóch źródeł zostali zaproszeni do modlitwy, po tego człowieka. Ten człowiek leżał, strasznie cierpiał. I teraz ta babcia weszła i ten wnuczek, on tak miał, no ja wiem, 12-13 lat, wpadł na łóżko. O krakiem usta nad tym człowiekiem i zaczął się modlić. A babcia podeszła i mówi, gin w imieniu Jezusa, jak mu przywali pięścią w ten woreczek żółciowy, no nie? Wiecie, co to czym to grozi? To grozi zapaleniem utrzepnej. W ogóle nie. I natychmiast ból ustał u tego człowieka, co tam leżał. Smith mówi, Smith był prostym hydraulikiem, mówi, od tego momentu zawsze, kiedy ktoś był chory na wyrostek robaczkowy, waliłem go pięścią w brzuch. To jego zapisy w ogóle, wiele to chodzi. Podchodził i chlutował, proszę ciebie, wiesz, w brzuch, tak? Mówi, każdy był uzdrowiony natychmiast.
U niego w ten sposób zafunkcjonował dar wiary, nadprzyrodzony dar wiary. Wiesz, co to trzeba zrobić, żeby człowiekowi choremu na wyrostek rybaczkowy przyrżnąć, proszę cię, pięścią w brzuch? Wiesz, że to grozi więzieniem, a jego zgonem. Tak? Ale tylko dar wiary jest w stanie człowieka doprowadzić do tego miejsca, bo to jest absurdalne. Rozumiecie? Absurdalne. Tak? Tak jak było absurdalne to, że człowiek podszedł do mojej żony i powiedział do niej, wrzuć, jak Agata chorowała kiedyś, wrzuć musztardę do wanny, zamieszaj, zanurz się 3 razy, będziesz uzdrowiona, tak? Nic jej nie mogło uzdrowić, leki różne i tak dalej, wiesz, no i to teraz facet musiał to, żeby on to powiedział w ogóle do człowieku. To chodzi o powiedzenie tego. To tam działał dar wiary właśnie. Bo to nie jest tak splunąć, jak ty masz odrobinę rozsądku, to ty wiesz, że ty nie możesz się bawić ludźmi, tak? To nie możesz się bawić ludźmi, tak? No nie możesz się ludźmi bawić. Na litość boską, słuchajcie, to jest ludzi, jesteśmy ludźmi. Nas nie stać na to, żebyśmy po prostu sobie robili jaja z ludzkiego życia. Dar wiary. Dalej, dary uzdrawiania. Dary uzdrawiania, jak powiedziałem, liczba mnoga, bo tych darów jest mnóstwo. Często jest tak, że w twoim życiu przejawiają się jakieś dary uzdrawiania, a inne nie. Ja na przykład w swoim życiu widzę większą częstotliwość, tak? Na przykład jeżeli chodzi o narządy ruchu. Ja widzę większą częstotliwość. O uzdrowienia kręgosłupów i tak dalej. Większą częstotliwość niż na przykład o głuchotę. Prawda? Bo ja mogę, nie wiem, na palcach jednej ręki policzyć ludzi, których osobiście się modliłem, tak? I nastąpiła u nich eliminacja głuchoty. A inni mają zupełnie inaczej. Więc też chcę, żebyś to zrozumiał, żebyś nie bał się, że w tej dziedzinie częściej działa przeze mnie dar uzdrawiania, a w innej nie, bo akurat takie dary działają przez ciebie. Są dary uzdrawiania. Dary uzdrawiania. Dary uzdrawiania. I bądź w tym wolny. Nie frustruj się. Dlatego też ja łączę się z ludźmi w zespoły. Rozumiecie? W zespoły. Bo ja szukam u ludzi, ja często rozmawiam z ludźmi, mówię, co się przez ciebie przejawia najczęściej, weź mi powiedz. No mówi najczęściej, no modlę się o ludzi, no to się dzieje. Mówię, okej, to dawaj, to róbmy team, tak? Poprzez mnie coś tam się przejawia. I oczywiście mówię o darach, nie mówię o tym, że my uzdrawiamy na podstawie władzy, tak? Bo to jest zupełnie inny temat. Jest dar czynienia cudów. To słowo czynić oznacza działać. Wykonywać jakieś działanie. Słowo cudów to jest. Słowo cud to jest potęga, siła, moc. Tak się określa te słowa. I to słowo czynić to jest tworzyć, wykonać, zadziałać w jakiejś dziedzinie w sposób fizyczny. I teraz dar czynienia cudów jest związany z tym, w ogóle co to jest cud? Cud to jest ingerencja w naturalność. Nie ma czegoś, a na przykład cud powoduje, że się zjawia. Coś jest zniszczone totalnie, a cud powoduje, że to coś się naprawia. Tak? I dar czynienia cudów jest związany z tym, że poprzez jakieś nasze działanie następuje ingerencja ponad naturalności w naturalność. I to nie jest tylko związane z tym, że się kładziemy na kogoś ręce i na przykład ktoś ma nerwy pozrywane i te nerwy mu teraz się zrastają. Tak? Ale dar czynienia cudów może działać w każdej dziedzinie życia. Możesz położyć rękę na zepsuty samochód i go naprawić. Rozumiesz? Andrew Womack potrafił jeździć bez paliwa. Na przykład. Długi okres czasu. Modlił się, kładł ręce na samochód. Nie stać go było na benzynę. Wsiadał, odpalał i jeździł. I to nie było przejechanie kilometra, tylko tak było. Jeden dzień, drugi, trzeci, czwarty, piąty. On potrafił 2 tygodnie jeździć bez paliwa. On mówi, mam fajne nauczanie, zrobił Andrew Womack na temat tego, że błogosławieństwo stoi wyżej w hierarchii duchowej niż cud. Dzisiaj te rzeczy się u mnie nie zdarzają, tylko dzisiaj mam pełny konto. Dzisiaj mam dużo pieniędzy. I wiecie, kiedy my zaczynaliśmy naszą służbę, nas nie było na różne rzeczy stać. Dzisiaj nas jest stać. Ale nie było nas stać na przykład na to, żeby kupić pralkę czy odkurzacz. Okay? My kładliśmy ręce na te rzeczy i te rzeczy działały. Zawsze do końca. W pewnym momencie to wymienialiśmy rzeczy w domu. Wiecie dlaczego? Bo już je mogliśmy wymienić. Jak
nakładła rękę na pralkę, ręce na pralce, tak? Która była, która przestawała działać, to ta pralka potem działała, że trzeba ją było wymienić ze starości już. Wszystko w niej działało do końca człowieku. Jakieś kupiłem samochód, którym silnik brał olej. Położyłem ręce, na to tu się powiedział teraz położyć, bo tu się nie wiedział. Ja wiedziałem, że on, czy tam jest olej bierze samochód. To tu się mówi, dobra, powiedziałem ci, kup ten samochód, to kup. Ja kupiłem świadomie samochód, który brał olej. A potem przyjechaliśmy, tu się mówi, teraz położ ręce na silnik. Tak? I położyłem ręce na silnik. I mówię, a teraz zobacz, co się będzie działo. Już nigdy nie brał oleju. Uszczelniłem silnik. Więc chcę, żebyście zrozumieli, dalszy jak cudów tak wygląda. Znamy przypadek, że człowiekowi zginęły kluczyki od samochodu, tak? Wziął inne kluczyki, innymi kluczykami odpalił swój samochód. Pojechał, zabił kogoś, tak? Otworzył ten samochód, odpalił, był w szoku, wrócił, bo chodziło o to, żeby kogoś zawieźć gdzieś szybko, tak? Wrócił, już drugi raz nie mógł włożyć kluczyka do tamta. W ogóle chciał to zrobić drugi raz, w ogóle wiesz, no zamknął. Rozumiesz? Cuda. To są różnego rodzaju zjawiska nadprzyrodzone. Odrastają różne części, elementy ciała człowieka. Tworzą się rzeczy. W budynkach możesz jakby zarządzać elementami budynków. Był na przykład, pękła rura u nas w bloku. I zaczęło zalewać, bo mamy węzeł na dachu zrobiony. I zaczęło zalewać mieszkanie, tak? I ta woda doszła do naszego mieszkania. Ja pamiętam, stałem, mówię, ojcze, ty powiedziałeś, że wody nas nie zaleją. W imieniu Jezusa. Sąsiadom, którzy są za ścianą, sufity oni zrywali, czego woda leciała. U nas się pojawiło 25 cm takie coś przy ścianie. I mamy wiele takich rzeczy, to są cuda. Dar czynienia cudów. Ale przy darze czynienia cudów chodzi o to, żebyś ty zadziałał. Bo to słowo czynić jest związane z zadziałem, bo mówię, ludzie czekają na cud. Ja mówię, to uczyń cud. Jak mam uczynić? To Pan czyni cuda. Ty czynisz cuda, nie Pan. Pan bez ciebie nie czyni rzeczy. Idź i zacznij robić jakąś rzecz. OK? Zacznij uwalniać coś z siebie. Połóż ręce. Rozkaż. Pójdź w jakieś miejsce. Rozumiesz? Zrób rzecz, która normalnie nic nie wniesie. Tak? Dar czynienia cudów. Chcę was na to uczulić, żebyście to zrozumieli. Tam się czyni rzeczy. Czyni się rzeczy. Po prostu się czyni. Robi się te rzeczy. Tak, robi się te rzeczy. Kiedy miałem jakiś taki docisk finansowy, ja modliłem się, mówię, Boże, dziękuję Ci, że Ty jesteś w stanie rozmnażać pieniądze. Tak? I miałem taką kopertę i tam wkładałem w ogóle przez wiarę w ogóle ręce. I wyciągałem sobie pieniądze. I dopóki sytuacja się nie polepszyła, to ja tam zawsze mogłem sięgnąć po pieniądze. Rozumiesz? Nigdy nie zajrzałem tam do środka. Rozumiesz? Tu się ludziom nie zagląda, tylko wyciąga z tego. Taki był moment. Tu się więcej nie pojawiło nigdy w moim życiu. Bo to działa, kiedy duch zechce. Rozumiecie, o co chodzi? Kiedy duch zechce. A trzeba być otwartym na to. Otwieramy się na takie rzeczy. Uczymy się tych zjawisk. Dobrze. Mamy przerwę. Zrobimy przerwę do 15.